wycieczki. Ale nie wiem, zmieścimy się tu? Miejsce docelowe jest po prawej stronie. Owiesno i to są jedyne ruiny, jedyny zamek, który jest w kształcie koła. metrów średnicy ma te koło. Zobaczmy, kurczę. Ładnie to wygląda, powiem wam. Naprawdę ładnie. Ale z drona będziemy widzieli wszyscy dopiero, jakie to było okrągłe i duże. Tak, pasujesz w tych ciemnych okularach, królewna. To jest ważniejsze. Ciebie tu trzeba zakuć w dyby. No i znalazł mi się swoje miejsce w życiu. Nie mieszczę się w dybach. Aha, ty to tak. No. Musi, bo. A rękę jakoś możesz przesunąć? Wychodzę. Powinieneś tam zostać. Na dłużej. A gdzie jest jakiś król? Tam jest król, chodź. Który to będzie? Ostatni. Jakiś rycerz. Cóż, ja jestem rycerz. Tu! Tu masz króla! Ale wyglądasz! Źle dopasowany jesteś. O, to jest królik. Jak zamek jest w kształcie koła, no to idziemy naokoło. Jestem ciekawy, jak to wygląda z drona, bo widziałem na zdjęciach w necie. Fajnie to wygląda. Idziemy sobie dookoła, a cały czas tam jest dół. On jest w dole. No, no i pewnie była woda dookoła, nie? Księżniczka, ty tak pędzisz, ja się zaraz potknę, bo ja się skupiam na nagrywaniu. Słońce mi tu wchodzi w kadr. Tu w ogóle trzeba te, jakieś fotki porobić fajne. W tych ruinach. Wiesz? Ale tam ciemno. To jest środek. Stamtąd przyszliśmy teraz. I co? I wychodzimy? W takim wjechać do takiego zamku, w takich ruinach nocleg. Fajnie, nie? Co? Widzicie cień? Diabełek. I wyszło. Wyszło na filmie. Mhm. I się wyszło i się okazało się. Boruto. Tak. I się wyszło. To przy tym zamku tak dziwnie. Rycerskie śniadanie? Czy śniadanie templariuszy? Jakoś tak to było pisane przy zamku templariuszy. No widzieliście go z góry? Fajnie to wygląda, ale wiatr straszny, no dron robił takie dziwne rzeczy, że ja nie wiedziałem, że dron takie rzeczy potrafi. I co? I jeszcze pójdziemy tam zrobić sesję fotograficzną. Monika uwielbia zdjęcia. Uwielbia. A! I cieknie nam gdzieś woda, a Monika wszystko z szafek powyciągała i będę zaraz... Ja się dowiedziałam, że później. Będę za... Po śniadanku? No, tak, powiedziałaś, jak gdzieś pojedziemy. A tu? O! Tyle się tam zmieściło w tej szafce? Tak, bo ja jestem taka zorganizowana. Więc będę pan hydraulik rycerski przy zamku rycerskim templariuszy hydraulik. Nie wiem, czy naprawię. Najwyżej naprawię. Oglądasz serial Alternatywy 4? Ścierką naprawię.
Czekaj, jak to było w jednym odcinku? Nie leci! Fachowiec! Proszę pani, dla fachowca takie rzeczy. Pamiętasz to? Pamiętam. Słuchajcie, prawdopodobnie, bo tutaj dokręciłem i dalej kapało, ale dokręciłem tą opaskę i przestało. Prawdopodobnie to. Ale okaże się w praniu. No nie kapie. Bo kapało jak... Nie jak woda szła do góry, tylko jak wyłączyliśmy pompę. I woda pewnie stała sobie tutaj i wykapywała. Latanie po łąkach i kamieniołomach to jest pikuś, ale latanie między oknami wolniej latałem. Nie wiem jak to wyszło, widzieliście przed chwilą, ale to jest co innego. Czytałem w takich poradnikach, żeby po prostu nie myśl o tym, po prostu zmieścić się tam. No i tak podszedłem do tego, po prostu zmieszczę się. Do góry, do góry! Ja już też byłem zamykany. Do góry to. Całość. Nie. Z tamtej strony się nie da. A to czemu nie jest do góry, a ja w dół? Ja bym się też podnosić. No i to tak. Tylko delikatnie opuszczaj. Żeby głowy nie obcięło. To jest nasz rozrusznik. Rozrusznik składa się z dwóch elementów. Z tej oto rureczki i z tej panieneczki i z latareczki. I teraz tak. Dokładnie wam nie pokażę, bo muszę tu ruszać. No. Widzieliście dojazd i miejsce, ale miejsce może i fajne, tylko kurczę, towarzystwo od razu jakieś fochy, starsi państwo, że blisko wody, żebyśmy nie stawali, bo oni przechodzą do znajomych. No i Monika odpuściła, bo ja bym został i oni by tak przechodzili w tej z powrotem. No, ty byś się tam denerwował? Ja bym się w ogóle nie denerwował. O, ten pan by mi raz przeszedł, wiesz? No, także jak my się tam ustawialiśmy, to facet 4 razy nagle chodził. Tak. I bym powiedział, że zresztą nie chodziłby ani razu. Szedłby metr dalej za naszym samochodem, a nie nam po nogach. Zatrzymaliśmy się na kawkę, mamy następne miejsce 20 parę kilometrów stąd, więc bólu nie ma, nie? To tam luzik. Drażni mnie ten rozrusznik. Tu nam auto zgasło właśnie i ci państwo jedni i drudzy, a my z rurką PCV auto odpalamy. Może tego się przestraszyli. Ale rurkę PCV też mógłbym wykorzystać do ewentualnych tłumaczeń, że my tu stoimy i proszę nam nie chodzić. Pod nosem. Jesteśmy w Czechach, niedaleko Polski. Idziemy do bunkra i takich bunkrów tu jest przynajmniej kilka. Oprócz tego jest tutaj taka wieża widokowa, ale to nas bardziej interesuje. Duże to, ale wieje, tu jest, wieje tak, że jest nieprzyjemnie.
Widzicie, tam jest następny. Gdzie jest wejście? Zamknięte. Siekiera, grabie, kreda. No cóż. Chodź tu. Mały. A gdzieś tam, kurwa, uciekł. Kurde, w końcu, naprawdę, słuchajcie, dzisiaj to mamy pecha. Później już wam nie nagrywaliśmy, ale byliśmy jeszcze w dwóch miejscach. Aczkolwiek na koniec wylądowaliśmy w Kamykach, w kamieniołom Kamyki, tam pod Wałbrzychem. Ale tam kuźwa narodu tyle, mimo że kamieniami ułożyli, że nie można wjechać pod ten piździło tam wiało. Jesteśmy jakieś 5 km za Walimiem. No więc stajemy sobie tutaj. Taki mamy widok. Wieje, kurde. Z jednej strony. Nie widzicie, bo słońce zaszło, ale już idę wam pokazać. A to jest druga strona. Tu jesteśmy, tak? I tu jest takie małe jakieś jeziorko. Przyjemne. Tu są jacyś ludzie. I tam dalej widziałem też jest samochód z namiotem dachowym. Czekajcie, tutaj zobaczymy. Tu jest jakieś obejście. Bardzo mały ten zbiornik jest. Tam jakiś, to chyba był wyciąg w ogóle. To się przejdziemy rano. I co? I tam jakiś budyneczek rozpieprzony. No i my. Stoimy tu. A ja idę zobaczyć, bo tutaj jest, zobaczcie. Jeszcze nie jest ciemno. Jakieś chałupy. Dwie. I taki nadbudówka, czy jak to się nazywa. Od jakiegoś wozu starego. Teren prywatny. Jest opisane. Tam też coś widzę u góry. Jakieś domki ktoś kiedyś tutaj miał. Pod wynajm może, chociaż dziwne, bo bez okien. A tu? Zamknięte. Ale samotnia. Tu jest ten budyneczek, o którym wam mówiłem. I tu zobaczcie lampy. Tak jakby jakiś stok był. Tu może była jakaś buda jakiegoś kogoś. Jedyne co się ostało, to jakieś wieszaki były. A tak kicha. A tu? Siemano. Ósma. A tam wycinka. Gdzieś tak od godziny już tam.